Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przedstawię kolejną partię z turnieju przyjaźni polsko-węgierskiej, którą miałem przyjemność grać w Katowicach. I moim przeciwnikiem był 13-letni junior pyciński Władysław. Nie znałem zawodnika, to znaczy nazwisko gdzieś tam może mi się obiło o uszy, ale co ciekawe, była to runda numer 8. Obydwaj mieliśmy po punktów 5, więc bardzo ważna runda, o bardzo dobry wynik w tabeli. Myślę, że dosyć nerwowo to wyglądało. Przeciwnik wyglądał bardzo groźnie. Ja sobie zdawałem sprawę, że junior, mając 13 lat i ranking 1800 w szachach rapidowych, no to jest nieźle. Aczkolwiek teraz, jak sobie go sprawdziłem na FIDE, no to jest ranking praktycznie 200 w szachach klasycznych. To nie jest, moi drodzy, mało. To jest bardzo dużo, bym powiedział. No i gra z takim zawodnikiem jest bardzo, bardzo trudna. Ja przyjąłem tutaj taktykę z juniorem do końcówki, czyli od samego początku chciałem tę końcówkę uzyskać. Czy to było dobre z mojej strony? Nie wiem. Moi drodzy, ciężko powiedzieć, zaraz przedstawię wam tę partię. Junior mój, tak mi się wydawało, że miał troszkę stresa, że tak się wyrażę, ale pokazywał to dopiero już w bardzo zaawansowanej fazie gry, w końcówce, ale też wykazywał tutaj niezły spryt. Zapraszam do analizy. Partię rozpoczęliśmy ruchem E4. Ja odpowiedziałem posunięciem E5. Przeciwnik skoczek na F3, ja skoczek na C6, no i mój przeciwnik zagrał D4. No i tak, stwierdziłem sobie w ten sposób, że nie będę bił na D4, gdyż nie będę wchodził tutaj w teoretyczne linie partii szkockiej, czy też gambitu szkockiego pogoniec na C4. Stwierdziłem, że zagram posunięcie D6. Takie posunięcie jest możliwe, jest to rzadki ruch, ale jak najbardziej możliwe. No i tutaj dobrą odpowiedzią jest też zagranie D5, na co oczywiście bardzo liczyłem, bo grając na przykład tu skoczkiem na B8 czy na E7, miałbym swoje schematy, grałbym swoją partię dalej, ale tutaj białe jak najbardziej grają sobie normalnie C4, wyprowadzają figury jak w obronie królewsko-indyjskiej. Tylko że mój przeciwnik no, postanowi właśnie wybić to na E5 i zastanawiam się, czy to jest dobry wybór właśnie dla juniora. No ale cóż, może chciał uzyskać tutaj wynik korzystny dla siebie, czyli remis. Nie wiem, tu sobie troszkę dopowiadam, ale po jego reakcji było widać, że był raczej nastawiony bojowo, aczkolwiek ten ruch na to nie wskazuje według mnie. Postanowiłem wybić, no i tutaj oczywiście białe nie muszą wybijać skoczkiem. Na E5 można grać zupełnie inaczej. Można, nie wiem, zagrać C4 i dalej rozwijać figury. Jednak przeciwnik wybił, na co też oczywiście liczyłem. No i wymiana hetmanów nastąpiła. Goniec C4 z atakiem na pionka. No i zagrałem królem na E8, żeby tego pionka bronić. Oczywiście, mój król jest zderoszowany. Bronię pionka, ok. Roszady tu są, znaczy tu nie są potrzebne. No i przeciwnik ma, można powiedzieć, dwa tempa więcej. Grając na przykład skoczkiem, widzimy, że będzie miał figury wyprowadzone. Znaczy tempo więcej, można w ten sposób powiedzieć. Ale białe zagrały skoczek D2. Zdziwiłem się bardzo, jeśli chodzi o to posunięcie. Może to było zagrane w celu, że jak będzie goniec E6, to skoczek będzie bronił gońca. Nie wiem, bardzo możliwe. Może przestawienie skoczka przez F1, E3. Może coś w tym stylu. Zdziwiłem się troszeczkę i postanowiłem zagrać naturalnie, wyprowadzając na F6 skoczka. Król E2 ze strony mojego przeciwnika. To jest w sumie dobre podejście. Po co jest roszada tutaj robiona niepotrzebnie w ogóle? Król w centrum zachowuje się lepiej. Goniec na C5, no i przeciwnik zagrał goniec D3. Zdziwiłem się mocno, gdyż jest to posunięcie, które nie ma sensu według mnie. No bo to jest obrona. Ja wiem, że skoczek chciał może wyjść gdzieś tam, goniec broni pionka, ale tu przede wszystkim należało grać F3. Dalej rozwijać figury w sposób naturalny. Może A4 to są typowe takie ruchy rozwojowe tutaj, żeby łapać przestrzeń. Goniec D3 było już dla mnie wskazówką, że oho, przeciwnik chyba za bardzo się nie orientuje w końcówkach. Przepraszam, Władysławie, że tak mówię, ale to w dobrej wierze. Tutaj goniec zagrał na E3, czyli wyprowadziłem sobie kolejną figurę w bardzo prosty sposób. F3. Żeby była jasność, ta pozycja jest równiuteńka. Tu nie ma nic złego dla jednej i dla drugiej strony. Taki był mój cel. No i zagrałem skoczkiem na H5 w celu zagrania na F4. Pomyślałem sobie, że zagra przeciwnik G3 i coś sobie ubzdurałem, że goniec G2 jest już wygrywającym ruchem, bo na G2
niego wchodzę, ale przecież nie zdobywam pionka, nie wiem. Takie miałem jakieś zaciemienie, może zmęczenie czy coś, aczkolwiek G3 osłabia oczywiście troszkę skrzydło, chociaż to nie ma większego znaczenia. Przede wszystkim tutaj należało spróbować planu skoczek D7, skoczek F8 i potem tutaj, no bo przeciwnik planował zagrać na C4. Skoczek na E6 czułby się dobrze. Jednakże mamy tę pozycję. Skoczek wrócił, no bo już tam nie ma nic do roboty. Skoczek zagrał na C4 i skoczek D7, obrona pionka. Oczywiście w takich symetrycznych pozycjach manewry tu są bardzo ważne, bardzo istotne. Grunt, żeby właśnie nie dostać jakichś słabych pól, na przykład. A4 ze strony białych, słusznie, bardzo dobry ruch. F6, no zwalnia skoczka z obowiązku obrony punktu E5. Skoczek wrócił na D2, bardzo się zdziwiłem. Naprawdę, w tym momencie się mega zdziwiłem, że te figury po raz drugi sobie tutaj w ten sposób ruszyły. Strata tempa. Mówię, no dobra, no jak tak jest, no to gramy po prostu swoje. Król E7 się ruch ten zawsze przyda. Goniec zagrał na C4, czyli widzimy, że białe postanowiły wymienić teraz gońce. No i zagrałem H5 zaczepnie, żeby zagrać po prostu H4, trochę przestrzeni złapać, postraszyć. Może wymusić H4, tak też nastąpiło, ale to jest dobry ruch. W tym momencie skoczek F8, no i stwierdzam, że jeżeli on zbije, to ja zbiję. Skoczek ma tam już wjazd, aczkolwiek C3 i tak dalej. No co ciekawe, przeciwnik to wybił, ja wybiłem i C3. Znaczy ciekawe, normalne tak naprawdę. Może się wydawać pozycja bardzo nudna, ale tu chodzi o psychologiczny punkt mojego myślenia, grając z juniorem. Z juniorem, moi drodzy, do końcówki. No, słynne powiedzenie mówi o tym, że junior w końcówce może się pogubić nieco, gdyż teoria pewnie jest w małym paluszku juniora. W tym wypadku, no, właśnie chciałem grać bardziej równą pozycję niż wchodzić w jakieś komplikacje. Zagrałem A6. No tutaj przede wszystkim A5 należało zagrać. Ja zdawałem sobie też z tego sprawę, ale chciałem próbować troszeczkę zmienić koncepcję, nie grać bardzo schematyczne. B5 mi chodziło po głowie, więc tak sobie zagrałem. Skoczek na B3. Goniec wrócił na D6, goniec wyszedł na E3, no moi drodzy, cały czas równiuteńka pozycja, no i zagrałem sobie G6, żeby spróbować F5 coś tam skrobnąć, może tu izolowanego pionka zrobić przeciwnikowi, znaczy wytworzyć. Skoczek zagram na A5 z opcją bicia na B7. I co robić? Naszą główną reakcją byłoby pewnie zagranie B6, jednakże nie trzeba takiego posunięcia grać, zagrałem F5. Chodzi o to, że nie można zbić, bo jest wieża B8, a jak skoczek na przykład zbije tutaj, to mamy ładne wtrącenie, król gdzieś tam musi uciec, no i można zbić i przewaga czarnych, wieża aktywna, no i tutaj białe miałyby pewnie spore problemy przede wszystkim, bo szybko zwajam wieżę i koordynuję swoje figury, więc tak nie wolno. Skoczek w tym momencie wrócił na C4, zagrałem B5, przeciwnik wybił i skoczek D2 znowu wrócił. Bardzo tak zachowawczo mój przeciwnik pograł. Mało, nie chcę mówić ambitnie, ale tak, no, znowu ta figura się pojawiła w obozie. Chyba bez większego sensu. Aczkolwiek ta pozycja jest cały czas równiuteńka. No i zagrałem skoczkiem na C5. Stwierdziłem, że jeżeli przeciwnik mi wymieni skoczka, mój goniec będzie nieco lepszy od skoczka przeciwnika. Biorąc pod uwagę pionki, że stoją tu na czarnych polach, tak stwierdziłem, że będę miał możliwość może zaatakowania. Dosyć intuicyjnie do tego podszedłem, ale też w sumie stwierdziłem, że dlaczego nie postraszyć, tutaj skoczek grozi. Jak się gra na żywo, jest większa presja, moi drodzy. Widziałem to po moim przeciwniku, jak też jakie emocje w nim towarzyszą. Bicie, B4 nastąpiło, goniec na B6 czuje się bardzo dobrze i skoczek B3. Moi drodzy, tutaj byłem już bardzo spokojny o tę pozycję. Bardzo spokojny i stwierdziłem, że jest dobrze, tylko kwestia co dalej. To jest najtrudniejsze w szachach. To jest w zasadzie bardzo trudne. No i tak, stwierdziłem, że zagram wieża A4. Bo jeżeli mi wybije przeciwnik, no to wybije pionkiem, będę miał wolnego i tak dosyć intuicyjnie tym pionkiem będę szedł. Aczkolwiek doprowadzenie go do pola przemiany nie jest łatwe, a praktycznie niemożliwe w taki prosty sposób. Ku mojemu zaskoczeniu zostało to zbite, bo ja myślałem, że przeciwnik odejdzie, ja sobie zdwoję wieżę i tam podziałam na dwójce i w ogóle będzie super. No ale bicie było dobre, moi drodzy. Skoczek z D2 znowu wylądował na tym miejscu. Już nie wiem po raz który, w ogóle masakra, ale no teraz to już ma sens oczywiście. Król E6, troszkę wyżej, skoczek na C4, no i zbiłem na E4. W tym momencie mój przeciwnik troszeczkę tak się dziwnie zachował, tak... Był zły na siebie, że dopuścił do tego, że tutaj zrobiłem bicie. Chodzi o to, że jakby na przykład w tej sytuacji bym wybił, no to skoczek by wybił.
I skoczek stałby tutaj świetnie i to by było bardzo dobre. Może o to chodziło, no ale poszło tak jak poszło. Bicie, bicie, on tak troszkę syknął, można powiedzieć, i zagrałem wieża F8 z opcją wtargnięcia na pole F2. No właśnie, tutaj myślałem, że będzie zagranie wieża F1 i wbrew pozorom ten ruch, liczyłem na to posunięcie. Wybiłbym prawdopodobnie i grał końcówkę, która też jest równa. Są szanse oczywiście dla czarnych, jakieś tam wytworzenie pionka tutaj na G5 słabego, może wybicie, wybicie, super, ale niekoniecznie trzeba to zbijać. Ten pionek jest wolny, więc skoczek musi go pilnować i w tym kładłem moją tutaj nadzieję. Jeszcze miałem w planach coś takiego, że po wybiciu zagrać C5, ale ten ruch byłby dobry, jeżeli tylko skoczek by zbił tutaj, to pionek by uciekał. Takie było moje założenie i pewnie taki bym ruch zagrał, ale po B5 mógł mieć spore problemy. Ten skoczek tu stoi kapitalnie, a goniec będzie musiał pilnować piona B5, więc no nie wiadomo, jakby się to potoczyło po wieża F1. Przeciwnik zagrał skoczek na E3, no i tutaj tak naprawdę trzeba było raczej wybić na E3, grać wieżówkę z mojej strony, ale jeszcze królem podszedłem, wieża zagrała tutaj, no i właśnie wymiana dawała możliwość grania równej pozycji. Ale no, jak już wiecie, nie po to gram tę końcówkę z juniorem, żeby remisować, tylko próbować wygrywać. Takie moje oczywiście było założenie, co było trudne, no ale poszło inaczej. I stwierdziłem, że po wieża A1 zagram wieżą na A8, skoczek na C4, no i teraz wszystko postawiłem na jedną kartę, dlatego że zagrałem królem na C6, żeby złapać aktywność. I stwierdziłem, że przeciwnik, jak mi zbije pionka, złapie super aktywność, zbije mi kolejnego. I uwaga, co się wydarzyło, moi drodzy. Nastąpiło bicie, król B5 i nastąpiło bicie. Wziął mi te pionki, nie bał się niczego i ocena tej sytuacji, co ciekawe, jest również równiuteńka. Równa pozycja, co jest bardzo ciekawe. To świadczy też o tym, no nieskromnie to zabrzmi, że dobrze tę pozycję oceniłem. Aktywność bez dwóch pionków jest tutaj porażająco dobra i białe muszą się sporo napocić, żeby tę pozycję utrzymać. Na pewno czarnym się wykonuje te ruchy łatwiej. Króla C4, wieża A3 ładnie się tutaj obronił, no bo tutaj przecież król wtargnie i pionek już sam zasuwa z prostą wygraną, więc po wieża A3 jedyny ruch, który daje opcję zaczepki, to jest C5. Jest skoczek z szachem, król B5, no i skoczek na D3, niby wszystko broni. Oczywiście wymiana nastąpiła, bardzo duża redukcja, stoję bez dwóch pionków, ale wiedziałem, że mam tutaj aktywność, gdyż tu król zajął się już dobrze pionkiem. No i zagrałem wieża C8, żeby mieć tutaj opcję na C2. Król zagrał na D1, no i goniec D4, konieczny ruch, żeby pilnować pola B2, bo skoczek chciał tam wejść i chciał mi atakować pionka, więc tu stwierdziłem, że stoję bardzo dobrze. Król zagrał na D2 i wieża C4. No to jest taki ruch troszkę wyczekujący, ustawiający przeciwnika w cugcwangu, no bo jeżeli skoczek chciałby się ruszyć, to chciałem wybić tutaj. No ale po tym ruchu zostało zagrane E5, więc pionek ruszył i wróciłem. Teraz mam możliwość oczywiście dalszej aktywnej gry. Zobaczcie, że te figury są nieco sparaliżowane. Po zagraniu skoczkiem nawet tutaj na pionka, to ja sobie zbijam tu i realizuję przewagę wolnego pionka. Nastąpił ruch wieża A2 i wieża G8. Na pionka G3, tu już czułem się mega pewnie. Przeciwnik miał kilkanaście sekund, oczywiście czas dodawany to było 10 sekund na ruch. Zostało zagrane E6, no i stwierdziłem, że na G3 nie zbije, ten ucieka, no ale tutaj i tak ratowałem to wszystko. Nie chciałem za dużo liczyć, żeby nie mieć problemów, więc zagrałem wieża E8, czyli praktyczne podejście, najpierw zdjąć tego agresywnego pionka. Skoczek B2, oczywiście skoczek jakby gdzieś tam ruszył, gdziekolwiek, no to ja zbijam tutaj, a po skoczek B2, no muszę zagrać konkretnie, czyli goniec bije na B2. No i tak też poszło, mamy wieżówkę. Z pionkiem mniej, ale wieżówka jest czarnymi bez ryzyka żadnego, a jest możliwość wygrania tej końcówki zdecydowanie. No i teraz mój przeciwnik w tej pozycji powinien zagrać ruch na przykład w postaci na przykład wieża B1. Chodzi tutaj o to, żeby łapać aktywną grę wieżą. I przykładowo po wieża G6 na pionka, wieża na D1, na E1 powinno być zagrane. Po wybiciu tutaj pozycja skończyłaby się za chwilę remisem. Moi drodzy, wieżówki są bardzo trudne, ciężko je ocenić. Mój przeciwnik niestety
dla siebie niestety zagrał królem na c3. No to już panika nastąpiła, to już było bardzo widać. I też tak mówił sam do siebie troszeczkę, co ja robię, czy coś w tym stylu. Dało się to zauważyć. A to było bardzo sympatyczne, bardzo dobrze to odebrałem, więc no tylko tak to mogę skomentować, że było ok, jeśli chodzi o jego zachowanie, bardzo kulturalne, ale bardzo ambitne. To mi się bardzo podobało również. Król zagrał na d4. No i wybiłem tutaj, no to tu już w ogóle jest pozycja kompletnie wygrana, mimo że pionki w pionkach jest porówno, król z pionkiem mają tę przewagę właśnie. Wieża b1, nastąpił szach, król wrócił, zagrałem jeszcze szacha, bo jak na przykład król idzie tu, to ma możliwość wybicia, jak idzie tu, to tym bardziej na b4. Król zagrał na d3, wybiłem pionka, wieża teraz szuka aktywności, ale już troszkę za późno. I postanowiłem szybko doprowadzać pionka do pola przemiany, król się cofnął, wybiłem, wieża już łapie aktywność, ale po takich szachach i wieża c5, tutaj już jestem spokojny. Zobaczcie, że wystarczy teraz z tej pozycji na chwilę obronić pionka, bronić tego, podejść królem i doprowadzić pionka z A do pola przemiany. No i właśnie nastąpiły takie posunięcia, tutaj już szybko przestawię. Nie mają one większego znaczenia, gdyż realizowanie tej pozycji jest względnie proste. Tutaj już wieża ładnie broni i po wieża A5 szach. Wystarczy królem iść po skosie. Tak też nastąpiło do samego końca, bo tam pionek już dochodzi. No i przeciwnik już zagrał sobie chyba na wiwat. Taki ruch wieża D4. Oczywiście wybiłem wieżę i poddał partię. No cóż, miałem pewnie sporo szczęścia. Błąd juniora zadecydował o tym, że tę partię wygrałem. No ale myślę, że będą z niego ludzie, bardzo ładnie gra w szachy. Na pewno jeszcze moją przewagą było to, że troszeczkę może przysporzyłem mu stresu osobowości. Nie wiem, tak mi się wydaje, nieskromnie znowu to brzmi, ale tak to odczułem. Jeżeli jest inaczej, no to pewnie jest. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę. Gratuluję Władysławowi Pycińskiemu za dobrą partię, piękną walkę, to zaprocentuję na pewno. Wam dziękuję za uwagę. Moi drodzy, łapka w górę będzie mile widziana, algorytmy to lubią, jakiś komentarz świetny albo nieświetny, cokolwiek, można się przywitać. Dzięki serdeczne, pozdrawiam, cześć.